Nazywam się Aleksandra Lazar, mam 46 lat. Od ponad 30 lat choruję na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Od ponad 3 lat na białaczkę. Z wykształcenia i zawodu jestem nauczycielem matematyki i informatyki. Moim marzeniem było w ogóle zrobić po studiach doktorat z matematyki. No i pewnie by mi się udało, gdyby nie choroba. O białaczce dowiedziałam się tak naprawdę przez przypadek. Nikt z moich lekarzy, ani ja sama, nie podejrzewaliśmy, że w ogóle rozwija się druga choroba. Nikt z nas nie przypuszczał, że to są objawy już rozwijającej się białaczki. Ja nie potrafię powiedzieć, co czuje człowiek, kiedy słyszy taką diagnozę. Poznaliśmy się z mężem, można powiedzieć, że poprzez chorobę. Ukazał się artykuł w prasie lokalnej, który opisywał jakby całą tą moją sytuację, tą moją walkę, zmagania i to, że właśnie potrzebuję tej pomocy. No i jedną z osób, która ten artykuł przeczytała, był mój mąż. Nagle nie wiemy dlaczego białaczka zaczęła przyspieszać. Bardzo gwałtownie wzrosły krwinki białe, zaczęły spadać krwinki czerwone, płytki, hemoglobina. Profesor jakby nie pozostawił nam żadnych złudzeń, że tutaj nie ma na co czekać. I efekt był tego taki, że w piątek byłam u profesora, a w poniedziałek już w trybie pilnym byłam na oddziale. I otrzymałam chemioterapię pierwszego rzutu, która na początku wydawało się, że zadziałała. Niestety po drugiej chemioterapii miałam bardzo poważne powikłania. Na tyle poważne, że zaczęłam się zastanawiać, czy ja tą chemioterapię przeżyję, czy ja w ogóle dożyję do tego ślubu, nawet jeśli uda nam się tą chemioterapię dokończyć. Po około 4 czy 5 cyklach okazało się, że wszystko wraca. Wejście z kolejną chemią było bardzo ryzykowne, plus no, organizm był wyniszczony po tej pierwszej, więc jakby raczej nie stosuje się takiego od razu wejścia z kolejną. Moi lekarze dosyć wcześnie, widząc co się dzieje, złożyli wniosek do Ministerstwa Zdrowia o ratunkowy dostęp do technologii lekowej w moim przypadku. Uzasadniając to właśnie dwiema chorobami, uzasadniając to moim wiekiem i tym, że właściwie oni na dzień dzisiejszy wykorzystali wszystkie możliwości leczenia w moim przypadku. Koniec lipca dostaliśmy odpowiedź, że minister odrzucił ten wniosek. Dla nas był to szok, dlatego że ja zostałam bez leczenia, choroba się rozwijała, było coraz gorzej. Byłam osobą leżącą, uzależnioną od męża, od rodziny, od szpitali i w tym momencie dostałam odpowiedź, że dla mnie w Polsce legalnie nie ma możliwości leczenia. Lek, o który wnioskowali moi lekarze, rzeczywiście w Polsce jest w programie lekowym. Ale program lekowy został ograniczony dla bardzo wąskiej grupy pacjentów, dla tych, którzy mają deletację genu 17P lub TP53. Jest to bardzo wąska grupa, bo to jest chyba 6 czy 7% wszystkich pacjentów chorujących na moją białaczkę. Natomiast cała reszta, jeżeli tak jak ja, nie zareaguje na standardowe leczenie, zostaje z niczym. Po wielu trudach udało się wreszcie, ale tylko na 3 miesiące. Nie wiem, co będzie po 3 miesiącach, ale jeżeli to przerwiemy, to ja równie dobrze mogę wrócić do punktu wyjścia jako leżąca osoba w domu lub w szpitalu. Więc lekarze mówią, że byłoby to nieludzkie i nienormalne, gdybym nie dostała przedłużenia. Tylko że ja cały czas boję się tego, że to przedłużenie będzie znowu tak czasochłonne, jak było czekanie na przykład na odpowiedź na wniosek o leczeniu. Ktoś, kto nie przeżył chemioterapii, chyba nie jest w stanie do końca zrozumieć, jak ja sobie cenię to, co się dzieje teraz ze mną, jak ja żyję.
dlatego że przez ponad rok byłam osobą całkowicie uzależnioną od osób trzecich. W październiku zaczęłam brać lek i w zasadzie po prawie miesiącu, nawet chyba nie całym miesiącu, myśmy już widzieli, że są efekty tego leczenia. Po pierwsze, co było dla mnie bardzo ważne, zeszły węzły chłonne. Po drugie, poprawiły się wyniki krwi. Ja właściwie w tej chwili mam wyniki prawidłowe. Ale na dzień dzisiejszy cieszymy się tym, co jest, czyli tym, że ja chodzę, że wróciłam częściowo do pracy, że nie muszę być od nikogo zależna, ja mogę być sama w domu, sama sobie radzę, mogę właśnie pójść do tej pracy chociaż na te parę godzin, mogę gdzieś wyjechać, co wcześniej było niemożliwe w ogóle. Bo ja ciągle się bałam tego, że coś mi się stanie, że dostanę krwotoku, przeżyłam sepsę, więc każde wyjście z domu wiązało się z tym, że strasznie się bałam tego, że znowu będą jakieś powikłania, znowu się coś stanie i ja po prostu no, mogę nie zdążyć dojechać do szpitala na przykład. W tej chwili jeszcze trochę ten strach jest, bo za długo w nim żyłam, żeby go teraz całkowicie jakoś wycofać, ale udaje mi się żyć w miarę normalnie. Naszym celem, naszym marzeniem jest, żeby wreszcie przepisy się zmieniły i żeby kolejne osoby chore, które pójdą za mną, a jest ich coraz więcej niestety, nie musiały przez to przechodzić. Taki jest też cel wideobloga, którego prowadzę w internecie, żeby po pierwsze podpowiedzieć osobom chorym, jak sobie radzić w takiej sytuacji, żeby właśnie się nie poddać, tylko jednak walczyć o to leczenie, jak to zrobić, gdzie się udać, do kogo uderzyć, kogo poprosić o pomoc. Jeżeli mogłabym coś powiedzieć osobom, zarówno chorym, jak i rodzinom tych osób, to to, co zawsze wspólnie z moim mężem sobie mówimy wzajemnie, żeby się nigdy nie poddawać, żeby mimo wszystkich trudności, jakie nas spotykają, a niestety nas spotykają, żeby zawsze walczyć dalej, żeby iść dalej. My byliśmy kilka razy w sytuacji takiej, kiedy mówiono nam wprost, że moje życie najprawdopodobniej się kończy. A ja dzisiaj siedzę tu przed wami i żyję dalej. Mój mąż mnie zawsze godał, że się mam nie poddawać, bo jest twardodziołcha i zawsze ze mną będzie i nigdy mnie nie zostawi. I będziemy ze sobą do końca życia, nie? Honey? Tak, Reuciu. Jesteś fajny chłop. Ty, najlepszy chłop na świecie. Najlepszy chłop na świecie. Nie ma takiego drugiego na całym świecie, nie? No nie ma. Taki chłop na Śląsku. Ja. Szwarny, mądry. I po chłopa na Śląsk. Ja po chłopa na Śląsk. Okej. Okay. Moja Reucia.